Chciałbym cofnąć się do 4 listopada 2013 roku. Pamiętacie Państwo, otwieraliśmy tą inwestycję. Ja również byłem w tym czasie wicemarszałkiem. Nie byłem odpowiedzialny za tą inwestycję, nie prowadziłem nadzoru nad zarządem melioracji i gospodarki wodnej. Niemniej jednak byłem tu jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w czasie otwierania tej inwestycji. Wielokrotnie zwracałem uwagę i rozmawialiśmy o tym tak naprawdę w czasie toczącej się inwestycji, że ten most powinien być przebudowany. On powinien być zwodzony, zresztą widać, on jest w takim, a nie innym stanie i tak wymaga modernizacji i remontu. Również była mowa o śluzie i tutaj dziękuję panu ministrowi za ten jednoznaczny sygnał, bo to jest właściwe podejście. Nie budowa dodatkowego bypassu, o którym wtedy była mowa, na którym byłaby zbudowana śluza. Pierwotnie zakładała, że to będzie śluza. Potem okazało się w dyskusji, że to miały być tylko szandory. Wiecie państwo, co są szandory. To są belki zakładane w takie prowadnice zatrzymujące nurt wodny, regulujący ten nurt. Nie wyobrażam sobie, żeby te szandory, przez te szandory można było przeciągać, przepływać łódkami, łodziami, jachtami, tak żeby to jezioro było dzisiaj turystyczne. Ja celowo wróciłem do tego historycznego momentu, bo dzisiaj jestem w tym konkretnym miejscu. Dzisiaj jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i kontynuując wypowiedź pana ministra, potwierdzam, że wybór na prezydenta miasta Koszalina będę traktował jako wyzwanie właśnie również współpracy pomiędzy rządem a samorządem, tak żeby te inwestycje, które były źle prowadzone, były naprawione. I do tego się zobowiązuję. To jest doskonałe miejsce do rozwoju miasta Koszalina, do rozwoju turystyki w każdym kierunku. I myślę, że ten właśnie kierunek daje nam szansę na rozwój miasta. Szanowni Państwo, jako kandydat na prezydenta miasta Koszalina jeszcze raz potwierdzam z całą determinacją i odpowiedzialnością, że tak jak pan premier Mateusz Morawiecki wyraźnie deklaruje, dotrzymujemy słowa w rządzie, tak ja deklaruję, dotrzymujemy w samorządzie. Dziękuję bardzo.